Witajcie. Z tej strony Norbi, kolejny odcinek przygód Geralta Wiedźmina. Dodatek krew i wino. Cały czas serca z kamienia mi się tutaj jakby przewijają przez pamięć, ale tym razem krew i wino. No i dobrze, musimy iść do Palmerina. W tym momencie pociągnę trochę fabułę. Nie będę od razu robił tego, co zwykle robię, czyli wszelkiego rodzaju znaki zapytania, jakieś tam inne znajdźki. Fajne jest to, zobaczcie, mogę sobie jeszcze zobaczyć na przykład płotkę, gdzie jest nieodkryte miejsce, jakieś gniazdo potworów, karczmasz. Fajna rzecz. Wszystko ogólne. Eksploracja, sprzedawcy rzemieślnicy, wzmocnienia. Wszystko. No, to mi się podoba. I teraz znajdź Palmerina i poproś go, aby poprowadził cię do księżnej. No to dobra. Łotka, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś, bestyjo? No już, już. W ten sposób? Dobra, jedź, niech będzie. 185 kroków. W sumie tego typu odległości to ja nawet często pokonywałem pieszo. Tutaj mamy jakąś ścieżkę. Nawoc berserki, to na razie odpuszczam. O, słyszycie? Jakaś wrzawa. Co tam jest? Dobra, szybciej będzie pieszo. Z wami to nie porozmawiam. Czekajcie, tutaj jest jakiś kupiec albo coś. Aha. No, jaki niegrzeczny. Z tym kupcem damy radę coś pohandlować? Muszę pilnie porozmawiać z księżną. Dzieci, historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią Rydwierzy i Smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Aha, się nazywał Olbrzym Goliat. Zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Cnota zawsze zwycięża, zwycięża silniejszy. Różnie bywa, ale warto być porządnym. O, jedziemy tą trzecią. Różnie to bywa. Czasami wygrywają cnotliwi, a czasami łotry są w górę. Ale i tak warto być porządnym. A dlaczego? Skoro to wszystko jedno. Przypomnijcie sobie opowieść Palmerina. Porządny człowiek gromadzi wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą. Zaś łotr może liczyć tylko na innych łotrów. Kogo lepiej mieć za przyjaciela? Człowieka cnotliwego. I mnie się tak zdaje, Geralcie. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. A tam to czemu tak płacze? Prowadź. Wyobraźcie sobie, jesteście takim rycerzem, jesteście zakuci w zbroję i macie 30 stopni w cieniu. I słoneczko, nie? Blisko. Ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Odwodnienie gwarantowane. O kurde, co to jest? Ulubionym przez przywiązany do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza. To niebezpieczne. To niebezpieczne. Dzwonki mogą nie wystarczyć. Widziałem coś podobnego na arenie w Nolnie.
Wreszcie rycerz pokonał Kaleja z dzwonkami. Może mieli szczęście. A może dzwonki rzeczywiście wystarczą, kto wie. Tak czy owak, tylko Wiedźmin ma szansę przeżyć pojedynek z Szarlejem, który jest w pełni sprawny. I to nie każdy. No i nierozsądnie jest wpuszczać tak groźnego potwora na arenę między ludzi. No ja najpierw dowiedzmy się, kto będzie przeciwnikiem. Bo to przecież o to chodzi. Jo, już go poznałeś. Prawda, obiecał, że przyniesie pani swego serca trofeum. Wielka miłość wymaga... Z Goliatem sobie średnio poradził, więc ja nie wiem, czy to jest najlepsza opcja. Chodźmy. Zaś trzeba będzie chyba się tutaj jakby pofatygować. Ja tak dokończę tą moją myśl. Wyobraźcie sobie, że jesteście takim właśnie zakutym w zbroję rycerzem, no i jest taki gorący dzień. To się nazywa odwodnić się błyskawicznie. Ja się wcale nie dziwię, że oni tam później mogli słaniać się na nogach, a ewentualnie opadać sił ze względu właśnie na to, że no, w takiej puszeczce siedzieć to straszne. Jeszcze nie wygrałeś, a już dedykujesz. O, cwaniak. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. To jakieś jest skamieniałe normalnie, to będzie ciekawe. Pewnie słabo widzi. Ale kieruje się raczej tym zmysłem słuchu. Czarno to widzę. Optymista. Ups. Tak jest, pięknie, no, super. I pozamiatane. Pięknie go to załatwiło, normalnie. Ops. Musimy mu pomóc. Widzieliście to? A tam... Musisz być cicho. On wykrywa nas tylko, gdy nas... Jada wicerzowi! Dobra. A! Czekajcie. Zważone są losy potwora na szalankowie. Ale ja życie ucieka. Wiedźmin wnet swoim. Ja muszę sobie wziąć ekwipunek i potrzebuję co? Północny wiatr. Okej. Nie chcę księżycowego pyłu teraz. Odskok, odskok. Rzućmy jeszcze raz. Co on robił? Ja pierdziu, co on robi? Jakie teraz mam... Jakie teraz mam...
Czekajcie, a dekokt sobie zużyłem. No, ten już jest trochę trudniejszy. Odskok. Skubany. Nie wiem jeszcze jak zmieniać sobie tą. Nie wiem jak zmieniać. Czekajcie, muszę sobie zobaczyć jak zmienić ekwipunek. Petardy. No wówczas miałbym dużo łatwiej. Może tak. O, teraz. Zadziała. Dobra, odskok. Odskok. Krwawienie, trzeba uważać na... naszego barona. Ale chyba będzie już po nim, bo jeszcze dodatkowo zaliczył krwawienie. Tak jest. No i o to właśnie chodzi. Wreszcie jakaś fajna bitwa. 240 punktów doświadczenia. Geralt z Rivii, mistrz cechy. Muszę się dowiedzieć, jak zmieniać sobie. Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie. Ku uciesze gawiedzi, nie? Bo to nie jest fajne. I to jest wreszcie fajnie, bo... Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! Wiecie co? Ego oszczędza. Nie mam zamiaru dobijać potwora. Prawem zwycięzcy jest okazać łaskę! Niech żyje Geralt litościwy! Zajmijcie się bestią! Wiecie co? No, tak jak powiedziałem, ku uciesze gawiedzi to wszystko miało być zrobione. I tak naprawdę ten potwór pewnie byłby nieszkodliwy. On reagował tylko i wyłącznie na hałas. Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Najpiękniejsza z najpiękniejszych. Geralt, muszę z tobą pomówić. Vivien. Później porozmawiacie. W lazarecie. W latrynie. Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste... Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz, raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. No dobra, zacznijmy od dwójeczki. Wasza miłość, Charlie jest bardzo niebezpiecznym stworzeniem. Nawet dla rycerza w pełnej zbroi. Nonsens.
W Toussaint rycerze od zawsze szukali chwały w walce z bestiami. Guillaume zyskał kilka sieńców i blizn w zamian za wieczną chwałę pogromcy potwora. A co z publicznością? Gdyby Charley przedarł się na trybuny, doszłoby do masakry. Geralt, mimo że doceniamy twoją niespodziewaną interwencję na arenie, przypominamy, że zostałeś wynajęty i jak się niebawem okaże, hojnie opłacony w związku ze zgoła innym zadaniem. Wiecie co, ja specjalnie, jak wiecie, zawsze będę wszelkiego rodzaju całe kwestie dyskusyjne, będę za każdym razem pokazywał wam w pełni, żebyście widzieli jak najwięcej, żebyście mogli zobaczyć w pełni grę, a nie tylko tak na odwal się, żeby było byleby szybciej. Dobra. Chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Jestem ciekawy, czy ona w momencie, kiedy będziemy... Potrzebny nam będzie Damian, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, czy poza areną, gdzie nie będzie ludzi, to na dalszym ciągu będzie aż tak bardzo ach i och, czy raczej już będzie w miarę spokojniej, będzie mówiła normalnie tutaj jak z tymi z rycerzami, którzy w momencie, kiedy są przy jej królewskiej wysokości, mówią inaczej niż powiedz gdy to... Powiedz nam, czy przybyłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Chciałaś się widzieć z Jaskrem, wasza miłość? Nie, to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak głęboko żałujemy. Uchylenia tak wydanego na niego wyroku śmierci. Wcale się nie dziwię, że Jaskrowi wpadła w oko. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. Oj, tak. Jaskier i te jego piękne oczęta, zaraz by ją znowu omamiły, no i a na tym się skończyło. Który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damien de la Tour. Dopóki byś nie zobaczyła Jaskra. Widź mnie. Witaj. Dobra, no to zaczniemy od tej bruksy. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary... Wiem już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Corvo Bianco. Czy to była bestia? Nie, to była bruksa. Taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Corvo Bianco. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywajmy mu. Kurczę, jestem ciekawy, co to w ogóle jest? Coś w ogóle kryje za tym całym potworem, tą całą bestią. Ze względu na to, że jeżeli pierwsza była bruksa, to co dopiero było dalej? No, a tym bardziej ta ręka, która była w dalszym ciągu obcięta, a dalej żywa. Znaczy, obcięta, oglądałem dalej żywa. Ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damien, dyskusja na temat zatrudniania Wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że Wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Prawo niespodzianki. Nie zawsze przecież. Czasem chodzi tylko o zwykłą kasę, nie? To akurat jest takie zwyczajowe sformułowanie, które określało właśnie takich samotnych jeźdźców albo czegoś takiego, no ale tak normalnie to. Kasę dawaj! To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko.
Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu, zastalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem? No właśnie, jestem ciekawy, czy jeżeli bym powiedział, że tak. Nagrodzić kurczę, byłoby ciekawe. Winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, o! którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Czyli ta winnica, która była w stanie dobrze zachowanej ruiny. Jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera. Jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. O, super. Piękny gest, wasza miłość. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. To jest ciekawe, bo kurczę... Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji. Od Damiena. Powiem szczerze, że no jestem ciekawy, bo jest to w ogóle jakaś nowość w świecie Wiedźmina, czyli jesteśmy teraz właścicielem, mamy swój własny dom, wreszcie. Jak wiadomo, Wiedźmini są skazani na to, że od momentu wyjścia z miejsca, w którym, albo z miejsca, którego są szkoleni, czyli z, na przykład jak mieliśmy tutaj z zamku, w którym byliśmy szkoleni, to tak naprawdę całe życie spędzają na gościńcu. Nie są raczej domatorami, nie są raczej takimi stworzeniami, ludźmi, którzy będą się osadzać gdzieś tam w jakimś miejscu. Mieliśmy do czynienia z takim jednym Wiedźminem, który wziął i jednak stwierdził, że chce być z jakąś kobietą, chce żyć normalnym życiem. Mieliśmy takie do czynienia w podstawce, a tutaj się okazuje, że jesteśmy nagle, mamy właśnie w tym momencie dostęp do własnego domu, domostwa. Ciekawy jestem, co będzie dalej z tym domem, bo gdzieś czytałem, że będzie to nam umożliwiało przespanie się, coś tam jeszcze. Dobra, zacznijmy. Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol straży miejskiej znalazł go na klęczkach, opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dillac. Po pierwszym zabójstwie na Beauclair padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych miejscowych rzezimieszków. Nawet zbiry boją się bestii. To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dillac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dillac.
rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Dulac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. Obie ofiary były niemłodymi rycerzami. Zobaczymy, co tam dalej. Dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan de la Croix zwykł umawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet de la liczy krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny, z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. De la Croix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Czyli trzech było. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Chcę im wykryć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Do Kroćset. Oni byli rycerzami, tu są. Byli, ale to już byli starzy rycerzy, którzy zajęli się zupełnie czym innym. Handlem bardziej, nie? Może na to zwraca uwagę bestia. No właśnie, chcę im pokazać, co się dzieje z rycerzami, którzy schodzą na złą stronę. Jakim cnotom ślubują wierność rycerze tu są? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Kto ustanowił kanon cnót? O, to jest ciekawe. Dlaczego pięć cnót jest tak ważnych dla rycerza? Dziwne pytanie. Wasza miłość wybaczy, jestem cudzoziemcem, który próbuje zrozumieć obce obyczaje. Wybaczamy i wyjaśniamy. Wedle legendy, cnoty do naśladowania wskazała rycerzom pani jeziora. A jak było naprawdę, nie pamięta już nikt. W Toussaint wierzymy, że człowiek niskiego urodzenia winien być prostoduszny i posłuszny. Natomiast od rycerzy wymaga się więcej. Mają być zarazem żołnierzami i dworakami, panami i sługami. Dlatego potrzebują wyraźnych wskazówek moralnych. I dlatego pasowanie na rycerza to zaślubiny honoru, mądrości, hojności, waleczności i współczucia. I kupczenia tymi wszystkimi dobrami, które mogą dostać się będąc rycerzami, błędnymi rycerzami. Bestia pielęgnuje upadek obyczajów. O, i to jest Może chyba najlepsze. Bestia rzeczywiście pielęgnuje upadek obyczajów. Najlepsze właśnie spostrzeżenie. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru, pręgierz. Zamiast mądrości, śmieszność. Zamiast hojności, mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idea. Dlaczego nie pasuje? Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza te interpretacje, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac-Peyran? Przecież Milton znał de la Croix. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrac-Peyran, Crespi, de la Croix, Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. A, widzicie. Powiem szczerze, że zastanawia mnie w tym momencie to taka dociekliwość Geralta i ta jego błyskotliwość, ze względu na to, że jak do tej pory był on raczej takim rzeczywiście spostrzegawczym gościem, ale różnie wyciągającym wnioski. Natomiast tutaj rzeczywiście pod tym względem aż mnie zaskoczył.
Tworzyli drużynę? Przyjaźnili się. Byli zaufanymi ludźmi naszego książęcego ojca i wiele razy widzieliśmy, jak ten powierza im szczególnie delikatne zadania. Potem ich drogi się rozeszły. Nie może być mowy o przypadku. To kluczowy trop do rozwiązania zagadki bestii. Ciekawe. Powiem szczerze, że to coraz bardziej ciekawie się to robi. Ale to mam nadzieję, że nie będzie takie szybkie, że tutaj będziemy szybko raz, dwa, trzy i że naraz znajdziemy tą bestię i będziemy wiedzieć co i jak. Cały czas jestem, zastanawiam mnie, jak będziemy rozwijać tą naszą posiadłość, nie winnicę. Bo to na razie dostajemy posiadłość, ale to chyba będzie winnica, bo jeżeli to jest jakaś tam stara posiadłość przy winnicy, no to możliwe, że będziemy mieli coś, no... Na razie dostaliśmy akt własności jej, natomiast później dostaniemy kasę. I co wtedy? Będzie ciekawie. Okej, zrobię teraz wam to, czego bardzo nie lubicie, czyli zakończę ten odcinek. Powiem szczerze, podoba mi się właśnie dociekliwość. Fajna była walka z tą bestią, ze względu na to, że no, powiem szczerze, wreszcie jakaś taka trochę trudniejsza, no ale tu już poziom najwyższy, już wyższego poziomu nie mam w tym momencie, no ale najważniejsze, że trochę dłużej trwała niż poprzednie. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, skomentujcie to, lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej. Czyli widzimy się w następnym odcinku. Bywajcie!